Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Pilchowic i Toszka. Toszek będzie członkiem Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. Ruszyły zajęcia w ramach Akademii Bezpieczeństwa w Pilchowicach. Ceny wody w Toszku bez zmian. Toszek będzie członkiem Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. Dla mieszkańców oznacza to lepszą jakość usług komunikacyjnych. Od kilku lat na terenie gminy Toszek występował problem z komunikacją autobusową. Samorząd gminy Toszek postanowił problem rozwiązać. Do tej pory te połączenia obsługiwał PKS. Z tymi połączeniami było coraz gorzej. Kolejne połączenia wypadały i mieszkańcy po prostu nie mieli możliwości dojeżdżania do szkół, do pracy. Stąd też od pewnego czasu rozpoczęliśmy rozmowy z MZKP o przystąpieniu do Związku Komunalnego. Nie ukrywam, że wpływ na to także miały dobre doświadczenia naszych sąsiadów gminy Wielowieś we współpracy ze związkiem. Uchwały w tej sprawie zostały już podjęte. Po przystąpieniu gminy Toszek do związku formalnego, po wszystkich formalnościach, współpraca będzie polegała na tym, że myślę całość transportu autobusowego na terenie naszej gminy i poza gminę będzie wykonywać MZKP. Z tego tytułu gmina będzie wnosić do MZKP opłatę za każdy przejechany wozokilometr. Zanim to jednak nastąpi, specjaliści wyznaczą trasy. Właśnie obecnie będą toczyć się pierwsze spotkania ze specjalistami z MZKP i będziemy tutaj na terenie naszej gminy ustalać linie autobusowe, ale także busowe, bo część linii między sojectwami będzie oparta nie o autobusach, a o busy. To będzie na pewno uzupełnienie, tak? Bo poprzedni przewoźnik także tutaj zostaje. Z tego co mi wiadomo, to spółka Fenix, która jest po przekształceniu PKS-u, nadal będzie kursować na terenie gminy. Natomiast te nasze kursy będą na pewno uzupełnieniem istniejącej sieci i główna linia na pewno będzie do Pyskowic, bo to jest kierunek, który jest dla nas najbardziej istotny. Większość osób dojeżdża do Gliwic, do szkół czy do Pyskowic właśnie, także ta główna nitka na pewno będzie do Pyskowic, natomiast tutaj na terenie gminy także będą mniejsze linie, które będą dowozić pasażerów na tą linię główną. W Pilchowicach rozpoczął się pierwszy rok akademicki. Ruszyły zajęcia w ramach Akademii Bezpieczeństwa. 26 września w Pilchowicach podpisano dwa porozumienia, jedno z nich z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Składam wszelkie serdeczne powitania dla bratniej nam gminy Pilchowice. Jest to gmina, z którą jako z pierwszą uczelnia podpisała porozumienie o współpracy, gdzie tworzymy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademię Bezpieczeństwa. Wójtowa pojechała tam dogrywać już fundusze z tym związane i będzie fajna sprawa. Wystąpienie rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa podczas inauguracji roku akademickiego przeszło już do historii. Fundusze zostały już dograne. Teraz przyszła pora na działanie. To, co dziś się wydarzyło, to wielkie wydarzenie w gminie Pilchowice. Otworzyliśmy rok akademicki 2013-2014 w stosunku do Akademii dla Gimnazjalistów, jak i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To edukacja międzypokoleniowa. Tak to nazwaliśmy i jest to edukacja dla bezpieczeństwa. Na to się zdecydowaliśmy i ufamy, że wydamy owoc. W siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach rozdano indeksy. Odebrali je przedstawiciele gimnazjalistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wstęp na studia jest wolny i od razu szybką ścieżką. A tutaj Pan, to był pierwszy na tej sali, nie? No, tylko siedział tutaj, siedział. Przykład usytuowany. Przed słuchaczami teraz zajęcia. Te będą z pewnością dotyczyć tematyki bezpieczeństwa. Na pierwszych wykładach frekwencja była znakomita, a zajęcia niezwykle ciekawe. Proszę Państwa, mówiliście rodzina, praca, zdrowie, a ktoś powiedział przyjaźń. Rodzina, praca, zdrowie to są wartości niewymierne. Wartością niewymierną będzie także z pewnością efekt uzyskany po zakończeniu zajęć. Teraz, choć dotychczas edukacja w gminie Pilchowice kończyła się na etapie gimnazjum, śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że gmina doczekała się wyższej uczelni.
Ceny wody w Toszku pozostaną bez zmian. Radni podjęli decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków. Toszek jest gminą, która bardzo niewielką ilość wody musi kupować z zewnątrz. Woda z terenu gminy prawie w 100% pokrywa zapotrzebowanie. Jest to z pewnością jeden z czynników, dzięki którym Rada Miejska 20 listopada mogła podjąć uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Przede wszystkim mam dosyć dobrą nowinę dla Państwa, bo udało się zachować taryfy obowiązujące w 2013 roku na 2014 rok, zarówno na wodzie, jak i na ściekach. Także myślę, że to jest dosyć dobry prognostyk na 2014 rok. Ceny obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku będą się przedstawiać następująco. Woda 5 zł i 7 groszy za metr sześcienny. Ścieki 9 zł i 51 groszy za metr sześcienny. Obowiązujące obecnie dopłaty z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków również pozostaną bez zmian. Każdy mieszkaniec gminy Toszek otrzymuje na podstawie zużycia wody dopłatę do ścieku sieciowego, do systemu sieciowego, czyli zrzucanego na oczyszczalnię ścieków. I jest to w przeliczeniu 1 metr zużytej wody, 1 metr kanalizacji, 3 złote dopłaty do ścieku. Także ja mam też nadzieję, że w przyszłości będzie też można liczyć na to, że te taryfy cały czas będziemy starać się trzymać, że tak powiem, po stronie kosztów naszych przedsiębiorstwa w ryzach, tak żeby podwyżki nie występowały, jak już będą musiały wystąpić, to były jak najmniejsze w stosunku co do innych opłat, jakie występują, czyli prądu, gazu. I tego życzymy. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Pilchowicach obchodzono bardzo uroczyście. Obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Pilchowicach od mszy świętej w intencji ojczyzny. W szczególny sposób modlimy się o pomyślność dla wszystkich ludzi, dla całej naszej ojczyzny, ale też i dla tej małej ojczyzny, którą jest tutaj nasza parafia, nasza gmina. Wszyscy mieszkańcy, którzy tutaj żyją i pragniemy właśnie w tej mszy świętej jakoś się modlić Panu Bogu, składać tu najświętszą ofiarę, polecając te wszystkie i radosne sprawy, ale też jednocześnie i te trudne, smutne. Po mszy świętej odbyła się część oficjalna. Zaraz po mszy świętej udajemy się złożyć wiązanki na tutejszym cmentarzu pod pomnikami ofiar wojen i również tej pierwszej wojny światowej, a dopiero potem odbywają się oficjalne jeszcze uroczystości w tutejszej szkole. Spotkanie oficjalne, oczywiście przemowy, zawsze jest program artystyczny przygotowany przez nasze dzieci tutejszej szkoły. No i w obecności gości, radnych, przedstawicieli samorządu świętujemy, a przede wszystkim w obecności naszych mieszkańców. Liczne uczestnictwo w uroczystościach mieszkańców cieszy władze gminy. Joanna Kołoczek-Wybierek uważa, że to czas, w którym lokalna społeczność potrafi się jednoczyć. Jednoczymy się, spotykamy się. Myślę, że jest to właśnie święto radości i takiego dzielenia się tą radością, że żyjemy w wolnej Polsce. No ja myślę, że kiedy przechodzimy na co dzień przez nasze ulice, kiedy widzimy, jak tworzy się ta nasza codzienność, jak odbudowujemy domy kultury, no to na pewno jest to duża radość. To przesłanie, które pozostawili nam nasi pokolenia przeszłe, które wywalczyły dla nas wolność i niepodległość, to my teraz niesiemy w czasach pokoju w taki sposób, że o tą naszą ojczyznę dbamy, że budujemy ją na co dzień, rzetelną pracą, oczywiście zgodą, no i wspólnymi działaniami.
W Kotulinie trwa projekt skierowany do członków Kotulińskiej Orkiestry. Miejscowi muzycy ćwiczą pod okiem fachowców. Trwa projekt Pomuzykujmy Razem w Kotulinie, którego głównym celem jest wzrost umiejętności muzycznych w zakresie edukacji kulturalnej, z którego korzystają członkowie Miejscowej Orkiestry Dętej. Przede wszystkim najważniejszym celem jest podniesienie poziomu artystycznego poszczególnych członków, uczestników warsztatów. Ale co za tym idzie, w ten sposób wyrówna się również całościowe brzmienie orkiestry, jak również podniesie się poziom orkiestry. Warsztaty to 15 zajęć po 3 godziny lekcyjne. Prowadzone są w 3 grupach instrumentalnych. Każdy instruktor, każdy nauczyciel jest doświadczonym muzykiem, który ma doświadczenie w nauczaniu gry na instrumentach dętych. I w ten sposób jest to optymalny sposób na poprawę, na osiągnięcie właśnie celów tego warsztatu. Na pomysł tego projektu wpadli członkowie stowarzyszenia Razem dla Kotulina. Myśmy postanowili wesprzeć orkiestrę i napisać ten projekt. Skorzystaliśmy z programu Kapitał Ludzki i z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Prace nad projektem trwały 1,5 roku. W ramach tych prac podpisaliśmy partnerstwo lokalne tutaj na terenie z organizacjami działającymi na terenie naszej miejscowości, również z gminą Toszek. Podpisaliśmy partnerstwo projektowe z gminą Toszek, także gmina też jest współbeneficjentem tego projektu. No i mamy nadzieję, że ten projekt, że te warsztaty pomogą orkiestrze rozwinąć się, no i osiągnąć coraz to lepszy poziom muzyczny. Muzycy już ćwiczą. Cały projekt zakończy się w styczniu. Warsztaty trwają od września do końca stycznia. Zostaną zakończone galą finałową, na której zaprezentujemy się szerokiej publiczności. Podczas warsztatów muzycy ćwiczą pod okiem fachowców. Orkiestra prezentuje bardzo dobry poziom i tutaj bardziej chodzi o wzbogacenie repertuaru, wzbogacenie tej świadomości muzycznej i pogranie w różnych stylach, w różnych tempach, w różnej dynamice. Także to jest rozszerzenie tego, co muzycy umieją, co potrafią zagrać. I bardzo się cieszę, że mogę tutaj pracować z nimi, bo wszyscy chcą grać i są zdolni. Słuchają z otwartymi oczami często po prostu wiadomości, które jestem w stanie im po prostu przekazać. A staram się, żeby dowiedzieli się też nie tylko o graniu na trąbce, o ćwiczeniach na trąbkę, które są bardzo przydatne, nawet jeżeli wielu z moich kursantów nie ćwiczy ich w domu, to na pewno przyda im się to kiedyś na przyszłość, jeżeli będą chcieli grać dalej, czy gdziekolwiek, czy w orkiestrze dętej, czy w jakimś big bandzie, czy nie wiem, czy jako soliści nawet, bo są tutaj też trochę zaawansowani w grze trębacze. Warsztaty to jednak nie wszystko. Odbyły się jeszcze 2 wyjazdy edukacyjne. Byliśmy w Filharmonii Opolskiej na koncercie z okazji roku wagnerowskiego oraz w Oporze Śląskiej w Bytomiu na spektaklu Nabucco. Po zakończeniu warsztatów na koncert wieńczący projekt już teraz zapraszamy wszystkich miłośników Kotulińskiej Orkiestry. W Katowicach podczas 12. Forum Sołtysów ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Pilchowice znalazły się wśród wyróżnionych. W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się Forum Sołtysów województwa śląskiego. Podczas konferencji omawiano problemy związane z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich. W tym roku głównym tematem było nowe rozdanie środków unijnych. W tym roku dominuje jakby temat przyszłego okresu programowania i kończącego się okresu programowania, czyli środków, które są kierowane na obszary wiejskie. Również temat związany z tworzoną przez Urząd Marszałkowski wspólnie z samorządami, sołtysami, całą społecznością lokalną strategią rozwoju wsi, strategią rozwoju śląskiej wsi do roku 2030. Tego typu spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem sołtysów. Są bardzo nam potrzebne, bo jeżeli chodzi o wymianę zdań między różnymi regionami naszego województwa i spotykamy się z liderami, od których można skorzystać z jakichś
poglądów czy dofinansowań. Ja myślę, że każda taka forma spotkania to daje ludziom też określoną satysfakcję, możliwość wymiany doświadczeń, porozmawiania w tym środowisku sobie równym. Wydaje mi się, że to, co proponuje nasze województwo, tutaj nasz Urząd Marszałkowski, to jest właśnie to, co bardzo przybliża i integruje społeczność sołecką. Wszelkie problemy, które są w tych małych miejscowościach, one się skupiają u sołtysa. Te problemy wszystkie są przenoszone do sołtysa i mieszkańcy uważają, że sołtys je rozwiąże. Oczywiście instrumentów ma niewiele, ale znam bardzo wielu sołtysów, które wydawałoby się, że rzeczy niemożliwe, okazuje, że zostały zrealizowane, czyli bardzo sołtysi są grupą taką, bym powiedział, społeczną, bardzo skuteczną. Z tą opinią zgadza się wójt gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek. Rzeczywiście tak jest. Sołtysów mamy w dużej części bardzo mocno zaangażowanych w sprawy społeczne. No jak potocznie zwykło się mówić, jest to prawa ręka wójta. No i nie ukrywam, że w większości na pewno są to takie osoby, które służą bardzo dobrej współpracy na rzecz i gminy, i mieszkańców, i tych pozytywnych kontaktów. 12. forum było również okazją do podsumowania jubileuszowej 10. edycji konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego. Konkurs cieszy się w każdym roku ogromnym powodzeniem, ogromną chęcią udziału wsi, mieszkańców, zagród. Myślę, że właśnie to połączenie jakby absorpcji środków, ten rozkwit, bo można mówić o rozkwicie obszarów wiejskich i nagradzanie potem tych najpiękniejszych wsi, no jakby napawa dumą ich mieszkańców. To jest dla nich też coś takiego, no, które ich buduje ich świadomość społeczną. Często jest tak, że mieszkańcy wsi, którzy mieszkają, nawet tego nie dostrzegają. Natomiast jak ktoś przyjedzie z zewnątrz, nie był 3, 4, 5 lat, to wtedy dopiero dostrzega, jak śląska wieś się zmieniła, jak inaczej podchodzą do swoich zagród mieszkańcy. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach. Najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje oraz najlepsza strona internetowa sołectwa. Zwycięzcy oprócz uroczyście wręczonych pucharów i dyplomów otrzymali także nagrody pieniężne. Tytuł najpiękniejszej wsi otrzymała Dąbrowa Zielona. Wśród wyróżnionych znalazła się także Żernica. W tej edycji konkursu na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego zgłosiliśmy Żernicę. Mieszkańcy bardzo zaangażowali się, żeby poprawić cały wizerunek miejscowości. No i komisja z Urzędu Marszałkowskiego, która przyjechała z wizytą do miejscowości Żernica, doceniła ten wysiłek mieszkańców i otrzymaliśmy wyróżnienie. To jest na pewno duże osiągnięcie, zwłaszcza, że w tym czasie, kiedy komisja była u nas we wrześniu, to jeszcze prace remontowe przy budynku Domu Kultury były w pełnym ferworze. Teraz już mamy piękną elewację i pewnie by jeszcze wynik mógł być lepszy, ale wyróżnienie to jest na pewno to, co nas bardzo satysfakcjonuje. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszył się Żernicki Kościół. I ten nasz kościół rzeczywiście przyciąga uwagę wszystkich. Nawet tutaj widziałam, że zwiedzający Sejmik Śląski zwracali uwagę na nasz baner, gdzie tam zdjęcia kościoła się znajdują i zadawali konkretnie pytanie, gdzie to jest, czyli to zainteresowanie wzbudza niebywałe. W tym roku wyróżnienie. Gmina Pilchowice jednak nie składa broni i z pewnością będzie startować w kolejnych edycjach konkursu. Za nami doroczny Toszecki Bal Kotylionowy. Impreza miała wymiar charytatywny. Uczestnicząc w niej pomagano chorej dziewczynce. Stowarzyszenie Vis-a-Vis działa w Toszku już od 2 lat. Ostatnią zorganizowaną przez stowarzyszenie imprezą był Toszecki Bal Kotylionowy. Mamy sporo osób, które działają przede wszystkim, bo ich to interesuje, bo mogą znaleźć jakąś alternatywę do tego, żeby po prostu działać. I dzisiaj Bal Kotylionowy organizowany w Toszku, pierwszy taki. No i ci młodzi ludzie już od 3 dni tak naprawdę tutaj angażują się silnie w to, aby zorganizować to wydarzenie. Faktycznie mało jest w Polsce ludzi, którzy są młodzi, bo to są ludzie mniej więcej w przedziale wiekowym gimnazjum, liceum, studenci również, ale to są ludzie, którzy naprawdę mają coś w tym serduchu i faktycznie robią dużo fajnych rzeczy, bo im się chce przede wszystkim być potrzebnym.
większość jest z ludźmi młodymi. Działamy, chcemy działać i chcemy pomagać ludziom. Bal był doskonałą okazją, żeby pomóc 2-letniej Amelce chorej na porażenie mózgowe i padaczkę. Przede wszystkim pomagamy, ponieważ dzisiejsza impreza jest charytatywna w 100%. Będziemy chcieli pomóc chorej na porażenie mózgowe Amelce ze Świbia. Świbia to taka miejscowość oddalona o kilka kilometrów od Toszka, więc można powiedzieć, że nasz sąsiad i trzeba pomagać. Trzeba pomagać, bo kto im nie pomoże, jak nie my. Tego zdania byli oczywiście wszyscy uczestnicy balu, którzy przyłączyli się do zbiórki. Spotkanie było także okazją do podziękowania Stowarzyszeniu Vis-a-Vis za dotychczasową działalność. Tak naprawdę dzisiaj społecznie nie za bardzo nam się chce. A Stowarzyszenie Vis-a-Vis, ci członkowie doskonale wiedzą, jak to wygląda, że bardzo często jest ciężko kogokolwiek zmusić do pomocy. Ta grupa akurat, tak jak powiedziałem, bardzo aktywnie działa i sami doskonale wiedzą, że czasami robi się to społecznie, a nikt nawet nam za to nie podziękuje, a tu z tego miejsca chciałbym im też za to podziękować. My również przyłączamy się do podziękowań i gratulujemy pomysłu i udanej imprezy. I na zakończenie mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na Toszecki Jarmark Adwentowy. Przed nami czwarty Toszecki Jarmark Adwentowy pod honorowym patronatem burmistrza Toszka i przy zaangażowaniu lokalnie działających grup społecznych. Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie najpiękniejszej świątecznej atmosfery i przygotowania bogatych straganów obfitujących w prezenty z sercem. Odpowiednie oświetlenie, karuzele dla dzieci, bogaty program kulturalno-artystyczny to tylko niektóre elementy, które mogą zachwycić odwiedzających. Toszecki Jarmark Adwentowy odbędzie się w sobotę 14 grudnia w scenerii klimatycznych uliczek przyległych do Toszeckiego Rynku. Organizatorzy zapraszają do stylowych straganów otoczonych choinkami, na których będą wystawione liczne produkty rękodzielnicze i tradycyjne wyroby idealne na świąteczne upominki lub elementy dekoracyjne. W programie między innymi Orkiestra Dęta Stoszka, Zamstak Szule, DFK Toast, Aneta i Norbert. Świąteczne przesłanie, czyli program sekcji artystycznych Centrum Kultury Zamek w Toszku. Koncert chóru Tryl z Toszka, kolędy świata w wykonaniu artystów scen śląskich. Adrianna Wójcikowska. Gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Na najmłodszych czekać będzie karuzela i warsztaty pieczenia pierników. Nie zabraknie też kulinarnych atrakcji i tradycyjnego grzańca. 14 grudnia zapraszamy do Toszka. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejny serwis zapraszam pod koniec grudnia.